Siema, tu Pyza na kolejnym wypadzie na grzybki, nie inaczej, więc zaczynamy ten nierówny pojedynek. Oto w dzisiejszym miejscu. Maślak, 7.13, niedziela, 3 listopada 2024. I po tych święcie zmarłych, dniu zadusznych, wybrań się z Grzesiem na grzybki. Cześć Grzesiu. No jak myślisz? Tutaj jest borowik, ale spleśniały, widać. To co wtedy, co było? Grzesiek, wszystko spleśniały jest. Pleśń. Zobacz, Grzesiek, to wszystko jest grzyby, spleśniałe są. To. Widzisz? Niezerwane grzyby. Tak i tu to białe. Borowiki. A tutaj były te opieńki. No Grzesiu, myślisz, będzie coś czy nie? No, 5 sztuk może znajdziemy. 5 sztuk razem czy osobno? Osobno. Osobno. To wiecie, drodzy Państwo, 3 listopad 2024. No i poszukamy naszych 5 borowików, które jeszcze tu rosną. Więc nie przeciągając dłużej, zapraszam na nasz film. A co uda się trafić, zobaczycie sami. Więc kawka, herbatka, ciasteczko, browiec. Ewentualnie szluga, ktoś lubi jarać w moim filmie. I jedziemy z tym filmem, bo już późno. Opieńki są. Opieńki widać. No. Ale szukamy ładnych prawusków, jeśli tylko rosną. Więc raczej będziemy chodzić ko siebie. Że się ko siebie będziemy chodzić dzisiaj. No tak to wiesz, prędzej może coś się trafi i coś się nagra, ale pięknie jest, zieleniutko, pięknie. Ile było rano? No, 5 stopni na minusie oczywiście, drodzy Państwo, więc ciepło my się ubrali i zobaczymy, co z tego będzie. Grzesiek, będą. Będą prawdziwki z tego względu, że tu ktoś był cięty, jest, o zobaczysz. Ktoś ściął kilka dni temu. Zobacz. Widzisz? Cięty. Zobacz. Prawdziwy, ale ktoś ściął. A ty ceglasto porego masz, pięknego borowika. Ceglasto? Nie, to nie, jest podgrzybek. To nie jest ceglak. A? Przecież widzisz, że nie sinieje. No widzę, no widzę. Podgrzybek. A tu widzisz, to jednak był. Tutaj ktoś ściął. Ale nie wiadomo kiedy, tu. To widzisz, że są. Tylko trzeba teraz trafić. Najważniejsze, że coś jest. Tylko teraz trzeba trafić. Tu był też. Stąd wziąłem. Cięty. No to szukamy tych prawusków. Dokładnie. Podgrzybek. No i co masz? To nie był borowik. Ja to samo. Nie, bo ten to jest, ten jest niejadany, nie? Nie, jak? To jest to samo, co przed chwilą wziąłeś. Trzymaj, tnij, bo ja nie chcę grzybów. Obetnij i wrzucaj. Weź je sobie, bo ja robiłem teraz ostatnio pierogi. Miałem zrobić krokiety, drodzy Państwo, ale zrobiłem znów pierogi. Zobaczcie sami. Wyszły mniuśne. Zobaczcie zresztą sami. Baja z świeżych grzybów, pierożki. Więc farsz wykorzystałem i teraz mamy.
Dokładnie, jaka piękna. Pa! Tylko to jest ta siwa. No trzymaj. Na tym się nie znam w ogóle, ty. No, no usmażysz. Masz to, to ja to tego nigdy... Kto to będzie robił? Kto to będzie robił? Czyli... Grzyb taki. Dobra, szukamy borowików. Znów pod grzybek. Kolejny łopienki, ale nie biorę. No prawuska, prawuska. Trafić. Ale na razie nie widzę i nie czuję tego grzyba. Fajnie, fajnie, fajnie. Dokładnie. I jest. Jest. Piękny borowik. Czyli piękna sztuka rosnąca, nie inaczej. Więc tutaj był cięty niżej, jakiś stary, i tu cięty, ale po środku w liściach pach, Grzesiek. Widzisz, tu był cięty. Ładnie. Widzisz? I tam jest cięty kokoszyka, i tu kokoszyka. Jeden, to widzisz w liściach. To rosną już, ale zaraz jakiś zimny, dotknij go. A, ty nie czujesz. Czuję, czuję. Dobra, bierz go. A czemu ja mam nosić? No nie chcesz? No ja nie biorę grzybów. Wystajemy tylko na sosik. No na sosik tylko weźmiesz. Zobacz tego, czy będzie zdrowy. Ale go ładnie było widać. No, czysty, no. Czyściutki. Ładny, nie? No to widzisz, że się będą, będą. No, no, no wiesz, rosnąć nie, ale... I ktoś przechodził, bo to jest też czysty grzyb był, cięty, widać. Po korzeniu, że ktoś chodził tędy. No i trzeba pomału połazić po lesie, wiesz. Nie przy drogach, jak my szukali, tylko teraz trzeba w tych liściach. Tam wyżej, co te liście są, pamiętasz? Tam będzie trzeba iść i poszukać. Po liściach. Więc pyza trafił pierwszy i mamy już pierwszego borowika. A to co to jest? Ajajajajaj! Grzesiu! Grzesiek! Ajajajajaj! Piękny borowik. Trzymaj, oczyś, zobacz, taki piękny. Też nie byłem pewny, bo taki ogryza jakiś rózgo od niego i zaraz jakie czapkę ma górę. Jest zimna. Zimna, no. Delikatnie, bo to wiesz, da wagę złota o tej porze. A. Nie wiem, czy tam trzeci nie był przewrócony. No i widzisz, że będą trafiać się, tylko... Jaki piękny. Patrzcie. Taki jak twoja czapka, żółty. No, a tu Grzesiu? Tam nie. Nie, ale był. Tu widać był. No i zobacz, Grzesiek, patrzcie, tak rózaj. Zobacz, koto ogryzka rósł. Widzisz? No, no cóż, mam dwa. No to jeszcze trzy, tak? Bo każdy po pięciu. No. Więc zobaczcie, drodzy państwo. Jest? No widzę, z daleka. To ten duży? Ale sztuka, ta. A no, 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 widzisz. Dobrze, że cię zawołałem. No. No. Piękny. Borowik. Ale temu zrobimy zdjęcie. O, taki. No.
No ale wiesz, czy zdrowy, nie? Na suszenie czy się nada, nie? Mokry jest bardzo chyba, nie? Nada się. Nada się. Piękny. Piękny, duży był, no ale korzonka nie ma. Nie ma. No ale jest pięknie, drodzy Państwo. Cisza, spokój. Żadnego samochodu nie było. Nikogo poza nami w tym lesie. Więc to cieszy. No i dwa borowiki. Zieleniatkę. Gąskę. Raczej siwą. Podgrzybki. I tak jeszcze trafiają się grzybki, które zbieramy listopadową porą. Więc pójdę trochę tą dróżką i zobaczymy, czy tu nic nie rośnie. Dokładnie. Kolejny podgrzybek, tu kolejny. Dwa podgrzybki. Tu kolejny. Tu mamy trzech, ale zimno. Ale zimno. Dokładnie. Ale szukamy dalej. Najważniejsze, że trafiłem jeszcze borowiki w tą mroźną porą. Tą mroźną porą w tym lesie. Tu jest fajnie. Dokładnie. A tu co jest? To nie, nie, nie. To wszystko nie. Pójdziemy w liściach. Zobaczymy, czy nie ma. Tam jest, ale to nie borowik. Tu jest podgrzybek. Zobaczymy, czy tu w liściach nie ma prawego grzyba. Gdzie ten nóż? Podgrzybki! I tu był cięty też w liściach. Trzeba w liściach szukać. Może bym, wiesz. A ty jak masz? Nic nie za tym. Nic? Nie masz borowika? No te rydze może byśmy podjechali. Chcesz jechać na rydze? No nie wiem, bo tak. To poczekaj, jeszcze przejdziemy trochę. No, no dobra, to parę metrów i dobra, wracamy. I pojedziemy najwyżej, zmienimy las. I pojedziemy na rydze. Rydzyki to se usmażę. Dokładnie. Więc, drodzy Państwo, dwa lasy. Dwa lasy, tutaj widzicie. Trafiają się, musiałby pochodzić dłuższy czas, żeby trafić. Bo widzicie, chodzimy, chodzimy. No ale szybko trafiłem borowika jednego, drugiego. Godzina jest 7:43. 7:43, to jeszcze trochę przejdziemy i pojedziemy, zmienimy las. Pojedziemy na borowiki. Zmienimy las i pojedziemy na Prawoski. Tędy przejdę, tędy, bo czuję pismo nosa. Czuję, że tu coś będzie. Jest. Ajajajajajaj. Czułem. Grzesiu jest! Czułem go. Widzicie, intuicja. Intuicja grzybiarza. Po prostu nos do grzybów i jest kolejny piękny. Mówię, jak to mówię, zmiana baterii, ale przyznać musicie rację,
że nosa do niego miałem. Widzicie przy was na żywo piękny borowik. Piękny borowik. I tak mówię, szybko się zbiera, Grzesiowi dwa dałem. Więc nazbierałby, ale potrzeba więcej czasu, by narobić trochę więcej hałasu tą porą w tym lesie. Więc szukamy jeszcze i zbieramy niedobitki, które jeszcze rosną. Tu był cięty. Cięty tu był, to za czym dokładnie, czy tu nic nie ma. Dokładnie. Drugi był cięty. Tu. Ajajajajaj, jest. Kolejny, czwarty borowik. Jest! Tak, aby Grzesia trochę zdenerwować, mamy czwartego prawego grzybka. Czwarty prawy, no i tam wcześniejszy prawusek. Okej. Więc tak to mniej więcej wygląda na tą chwilę. Cisza. Dokładnie cisza, którą lubię w lesie. Pomimo tego, że za dużo grzybków nie ma, ale cisza. Coś pięknego. Idealny spacer. Po lesie. Idealny. Okej, więc widzę. Jest. Drodzy Państwo. Borowik. Piękny. Prawy. Okej, więc go oczyszczę. I tak to mniej więcej wygląda. Więc tak to wygląda. I Grzesiowi dwa dałem. I co jeszcze tu mamy? Podgrzybka widzę. Widzę podgrzybka. No i cieszy. Ten widok. Dokładnie. Piękne borowiki, jak widzicie sami, które jeszcze rosną. Zobaczcie, jak pięknie. Dokładnie. Jak pięknie. Drodzy Państwo, nie wiem, czy to będzie ojojoj, ajajaj. Ojojojojojojojoj. Ajajajajaj. Zobaczcie. Zobaczcie. Jaki piękny borowik. Zobaczcie, jaki borowik.
Przetniemy na pół. Niestety robaczywy. Więc jak to się mówi, na rozsianie, ale nie o tej porze. Ale jest. Mamy kolejnego borowika. Szósty prawy grzybek, czyli sześciu. Raz, dwa, trzy, cztery i u Grzesia dwa. Mam sześciu prawych grzybów, więc Grzesiu dzwonił. Jak to się mówi, jedziemy teraz, zmieniam las, jedziemy na rydze. Będzie smażone. Grzesio, widam te grzyby, co mam. Zieleniatkę tylko gąskę siwą zostawię. I dozbieram sobie trochę rydzy i dzisiaj usmażę sobie, więc będzie smażone. Dobrze. Wychodzimy. Zobaczmy, co Grzesiu ma. Tam samochód niedaleko widać, a tu jest kolejny borowik. Borowik. Siódmy. I to tak blisko samochodu. Siódmy borowik. Dokładnie. Więc jedziemy na rydza. Zabrać mi do kroju, bo zamarznięty jest. No to wiesz. No i tyle razem. Ja wezmę sobie zieleniatkę i zmieniamy las, drodzy Państwo. I idziemy na rydzę. No ale parę jest, nie? Pochodziłby, wiesz. No, Grzesiu sobie weźmie, a ja wezmę sobie gąskę i dozbieram teraz rydzy. Więc idziemy ku leśnej przygodzie, bo taka gratka nie zdarza się co dzień. Więc kilka rydzy mleczai i będziemy dzisiaj smażyć świeże grzyby. No i są nasze pierwsze. Więc będzie, drodzy Państwo, smażone. Dokładnie. Będzie smażone. Nie inaczej. Jest kolejny. Okej. Jest pięknie. Tak kilka sztuk, nie dużo. Nie do przesady. Tak mówię, tak aby większość niedzieli nie spędzić przy obieraniu grzybów. Tylko tak, aby sobie szybko obczyścić, usmażyć i skosztować nasze rydze. Więc muszę teraz trafić w jakieś fajne miejsce, gdzie będzie ich trochę więcej rosło. Dokładnie. Gdzie będzie ich trochę więcej rosło. Opieńki mamy. Czyli dużo opieniek, ale opieniek nie zbieram. Opieńki.
pięki. Zobaczcie. Piękne opieńki. Wszędzie opieńki. Gdzie by nie spojrzeć? Pełno opieniek. A interesują nas mleczaje ryte. Wszędzie opieńki. A gdzie te mleczaje? Wszędzie opieńka. Wszędzie opieńka. Wezmę trochę opieniek, ale tych małych będą na śniadanie, na jajeczniczkę. Ale tylko poszukam takich mniejszych, jak te i same łby. Bo tak mówię, lubię zbierać grzyby, jeść grzybki, więc jajeczniczka będzie za pieniek. Dokładnie. No i Grzesiu, co? Ja parę opieniek wziąłem teraz. Małych wezmę, zrobię sobie, wiesz, jajecznicę na śniadanie. No i kilka rydzy. I taki szybki wypad za grzybkami. Szybki wypad za grzybami. Tak, ale małe mnie interesują. No, to wyję, same łebki wezmę i jajka do tego wbiję, natkę pietruszki, cebulka i będzie. No, ale to duże, Grzesiek. O, taki mały mi chodzi. Ale pan, zobacz, do. Małe, małe, widzę. No. I tam dalej, zobacz. No widzę, widzę, dobra. Widzę małe. No, to może być. Same łebki. Z tych mniejszych. Niedużo. Okej. Tam jest ładna rydza. Gdzie? Tu. Tu. A, no. Przemarznięta tu też jest. O, tu jest, Grzesiu. Tylko nie podbieraj mi grzybów. Weź sobie ją. Ja wezmę sobie parę. Nie, te za duże. Nie, mniejsze wolę, wiesz, całe łebki, niż kroić to w kawałki. No idę. Tu jakie malutkie, fajne. Dokładnie. Zaraz trafi jakieś mniejsze, fajne. Dobrze. Tu mamy. Dwa. Tu jeden. Tu jeden.
i będzie smażone. Nie inaczej. Będzie smażone. Ten niebo jest przemarznięty. Zobaczymy te. Te też przemarznięte. To nie. Mamy mleczaja. Dwie sztuki. Te małe zabiorę. Same łebki. A tu nic. Nic. I nic. I tak to wygląda. Gąska siwa. Parę mleczai i opieńki. Więc trochę więcej rydza by się przydało. Dokładnie. Jest taki duży. Tu jest kolejny. Nie odcinam. Odcinam raczej krótko. Z tego względu, że nóg nie będę smażył. Jest taki ogryzek. Tu jest maluszek. Tu jest. Tu jest przyzwoity. Jest spory.
tu jest przemarznięty. Przemarznięte i te przemarznięte. Więc szukamy tych takich bardziej, jak to się mówi, przyzwoitych grzybków. Dokładnie. Przyzwoitych grzybków. Zobaczymy tutaj, czy nie ma. Tędy Grzesiek szedł. To chyba wszystko wykosił. Tu coś widzę. Tam też widzę, mamy jednego, drugiego. Trzeci. Tu coś jest, ale nie. I tu gdzieś widziałem. Tylko z tej strony jakoś trzeba podejść. Tu go widziałem. Jest. Dokładnie. I tak to, drodzy Państwo, wygląda. Takie szybkie zbieranie grzybów. Więc, drodzy Państwo, jak to się mówi, co za dużo, to niezdrowo. Czas wracać. Starczy. Dla mnie już starczy. Smażone będzie. Jak to się mówi, nie inaczej. Więc tak to wygląda. Tak to mniej więcej wygląda. Więc tam jeszcze dwa, ale to z tamtej strony. Je zabiorę. Widzicie, szybka piłka. Tu jest. Tu jest. Tu jest i tam są dwa, tylko muszę się do nich dostać. Czyli tu jeden, że z oka nie wybić. Drugi, trzeci. Tu opieńki. Tu jeszcze do kosza opieńki małe. Okej. Bo Grzesiu już czeka przy samochodzie. Tu mam rydza. Tu jest rydz.
tu jest rydz. Więc widzicie, tak to wygląda. I tu jeszcze gdzieś były. Dobrze, ale mniejsza z nimi. Więc drodzy Państwo, leciało tak, pokazałem na filmie, nic dodać, nic ująć. Podgrzybki, borowiki w jednym lesie, opieńki i mleczaje rydze w drugim. Więc zobaczymy, co teraz Grzesiu ma, czeka przy samochodzie i kończymy tą dzisiejszą imprezę. Więc dziękuję wszystkim za subskrypcję kanału, lajki, komentarze, że wciąż jesteście ze mną na dobre i złe. Jadę do domu. Cześć! Tu, żeby nie widzieli gdzie, więc drodzy Państwo, Grzesiu też wziął, naciachał pięknych ryzyków i tak to mniej więcej wygląda. Nie ma grzybów. Nie ma. I nie będzie. Nie. No i tak to leci. Więc dziękuję wszystkim za subskrypcję jeszcze raz. Jedziemy do domu. Do widzenia. Cześć. Pa. Opieńka oczyszczona. Jak to się mówi, jutro będzie na śniadanie, na patelnię, cebula, natka pietruszki, jajka i będzie jajeczniczka na opieńkach. Tak mówiłem, będzie smażone. Na masełku. Więc jedz, dojdą i smacznego. Do następnego, drodzy widzowie.